Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i jak co miesiąc witam was w podsumowaniu. Dziś obejrzycie wszystkie opublikowane filmy przeze mnie w sierpniu, także zostaw łapkę w górę dla zasięgów, a ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Frank z kanału Franco TV udał się do Limy w Peru. W momencie, gdy eksplorował cmentarz, który jest położony w niebezpiecznym miejscu, uszkodził sobie kostkę. Po kilku dniach, gdy jego stan zdrowia się poprawił, postanowił po raz kolejny odwiedzić to miejsce. It is dark in here. Look at this. Capilla 12. Huh. I'm getting knocking. It's coming from over here. Hola? Hello? ¿Quién es? Who's there? Is that coming from? It sounds like it's coming from the tomb areas. Yeah, I'm gonna change my brightness there. Armelia? Sarah? Natasha? So I thought it would be too early in the day to even hear anything, but I did get some knocking sounds. Let me see if I can switch into night vision and see what I can see here. I just switched over to my night vision because it is super dark in here. I wasn't expecting to use night vision during the daytime. This is where I was hearing those knocking sounds coming from. This is where I was hearing it from. Hello? Anyone? Hola? I want to try something. Hola? I literally got my hair standing in the back of my neck right there. That was creepy. Usually I would say if that's like the building settling or something, but that was straight up creepy. W momencie, gdy Frank idzie korytarzem, nagle słyszy pukanie dochodzące z jednego z grobów. Później przykłada do niego ucho i słyszy, jak ktoś puka po drugiej stronie, co jest dość przerażające. Przez niezdolność wytłumaczenia tego zjawiska, Frank postanawia kontynuować swoje śledztwo. These are trees. I've never been this far back before. Soy seguridad. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor.
Absolutely not. Señor. ¿Quién es? I don't want to be back here. There's some guy here. This is probably the guy that was whistling and probably the same person that might have broken into that tomb. He's still looking. Yo, just go. All I have is mace on me and a knife. ¿Qué tú quieres? He's leaving. My only way out right now is the way I just came in. And this guy is still up there. I can hear him banging his deck. I just heard a girl's voice right behind me laughing. This is bad, this is stupid. Tym razem Frank idzie alejką. Kiedy się odwraca, zauważa podejrzanego mężczyznę idącego za nim. Po krótkiej wymianie zdań, mężczyzna poddaje się i znika gdzieś na cmentarzu. Frank korzysta z okazji, by szybko uciec z alejki. Czy udało mu się nagrać coś paranormalnego podczas pobytu w tym nawiedzonym miejscu? Co chciał ten podejrzany mężczyzna od Franka? Daj znać, co o tym myślisz w komentarzu. Hiro i Tomo z popularnego kanału Omagatoki Film wraz z operatorem kamery udali się do nawiedzonej szkoły, która jest dość popularna wśród miejscowych. Budynek też jest dość blisko ich rodzinnej miejscowości, a wszystko zaczęło się od prywatnej wiadomości, którą otrzymał Hiro od osoby, która odwiedziła to miejsce. Podczas eksploracji usłyszał kroki i odgłosy biegania na korytarzu. W miarę upływu czasu słychać było poruszające się obiekty, ale najbardziej przeraził go krzyk dziecka słyszany w opuszczonym budynku o 2 w nocy. Po tym incydencie opuścił budynek. Po przeczytaniu tej historii, grupa mężczyzn postanowiła udać się do tego przerażającego miejsca i przeprowadzić własne śledztwo. Przechodząc przez budynek, zaczęli doświadczać podobnych zjawisk. Obiekty spadały tuż przed nimi, usłyszeli kroki, a Tomo w pewnym momencie zauważył jakąś postać. Następnie udali się na 2 piętro, gdzie nagrali to. とりあえず回らないと終わんないからね。もう今どこがどうなってるのかわかんないね。まだ物はない。まあでもここはここで行き止まりか。そうだな、もう。行き、聞こえてるでしょ今声。違うよって聞こえてるでしょ今。子供みたいな声で。え、ここで行き止まりかって違うよって。マジ？ まあでもここはここで行き止まりか。そうだな、もう。行き止まり。ここは絶対なんかいるわ。後ろから向こう。後ろで聞こえる。後ろで聞こえる。近づいてきてる。やばい。止まった。え、今そこ止まったでしょ。すぐそこでしょ。
ちょっと友さんこれでさ、ちょっと誰か見ないことってきて、ちょっと行ってきます。そこそこそこそこ、待って待って待って、そこでしょって待ったでしょ。いない、誰もいない、誰もいないんだけど、誰もいなかったけど、今行こうとした時声聞こえたよ、聞こえた、完全に子供の声でしたみたいな。Nagle tuż obok nich możemy usłyszeć cichy szept, zaraz po tym jak ktoś zaczyna się do nich zbliżać. Następnie cała ekipa schodzi do piwnicy, gdzie odnajdują krzesło i stół. To właśnie w tym miejscu aktywność paranormalna staje się o wiele mocniejsza. A to nie ma. Ma, szczerze, この絵に関してはいたずらの可能性もあるのかなとは思うけど、まあ、ただこの部屋はちょっと異質、まあ、血のような、あ、本当だ、いや本当にね、ここに入った直後の異様な誰かいるような感覚はすごかったな。めっちゃブレる写真が撮れん。Hiro postanawia zrobić kilka zdjęć w pokoju. Jak zauważyliście, na jednym z nich jest coś tajemniczego. Na niesławnym krześle pojawia się cienista zjawa, która jest widoczna tylko na tym jednym zdjęciu. Po zobaczeniu fotografii w samochodzie są podekscytowani i przerażeni jednocześnie, że udało im się uchwycić ducha. Następnie Hiro postanawia iść sam do nawiedzonego budynku i to, co tam nagrywa, jest przerażające. あ、ここだな。あ、よかった、誰もいない。まあ、ちょっと万が一ね、いたらどうしようとちょっと思いましたけど、誰もいなかった。一人マジ怖い。今絶対入ってるよね、フフって。じゃあちょっともう、さっきの机と椅子があったあの問題の部屋に行ってみよう。うん、待って待って、今一人だよな。ちょっと待って。いや無理でしょ。やっば。今見間違い、今の。Podczas samotnej eksploracji Hiro nagle słyszy kobiecy głos.
Następnie, gdy przechodzi przez budynek, zauważa coś interesującego. Dodatkowo mężczyzna ma ze sobą dwie kamery. Na jednej z nich nic nie widać, natomiast na drugiej, w pokoju po prawej stronie, możemy zobaczyć szczupłą, cienistą sylwetkę, która po chwili znika. W momencie, gdy mężczyzna sprawdza pokój, nic tam nie ma. Hiro postanawia iść do piwnicy, jednak tym razem sam. Gdy stoi on na środku pokoju, kieruje jedną z kamer na biurko, a drugą nagrywa pokój. Nagle spod biurka pojawia się jakaś postać. Przeraża ona go na tyle, że ten postanawia wybiec z budynku i chce zakończyć śledztwo. Tak jak poprzednim razem, druga kamera nie rejestruje niczego niepokojącego, tylko na telefonie Hira widać głowę wyłaniającą się spod mebla. Ale czy to koniec horroru? Nie. Po kilku dniach Tomo odczuł wewnętrzną potrzebę powrotu do tego miejsca, więc postanowił udać się sam.今ね、椅子に座って、どんぐらいかな、30分、1時間経たないぐらいですかね。人の気配っていうのはすごいするんですけど、それが何なのかは分からない。ヒロがね、変な写真とか撮ってたんで、やっぱりここはヒロ君が気が強かったのかなって気はしますけど、自分もね、じゃあ、こう何枚か写真とか撮ったりしてみて、それであと30分ぐらいで帰ろうかなと思います。写真撮ろうと思います。 Tomo również doświadcza tajemniczych dźwięków. Udaje się do miejsca z krzesłem i biurkiem. Pozostaje tam przez kilka minut, ale nie nagrywa niczego ciekawego. Na sam koniec robi sobie zdjęcie wraz z rysunkiem, ale coś dziwnego pojawia się tuż za nim. Możemy zobaczyć jakąś masywną, cienistą sylwetkę, której nie widać na następnym zdjęciu. Więc czy to miejsce jest rzeczywiście aż tak nawiedzone? Czy to wszystko da się w łatwy sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Użytkownik TikToka Carlos Alberto A232 nagrał coś niepokojącego, obserwując dom sąsiada. ¿Ves? O sea, ese lo desde hace un año sigue siendo lo mismo. Y ahorita pasó bien clarito. Y pasó bien lento y se miró la silueta y bien pegado hacia la ventana y se miró como alguien que es muy delgado y como si tuviera gorro. ¿Ves?
W domu, w którym nikt nie powinien mieszkać, widzimy zapalone światło, które nie jest aż tak dziwne. Jednak pojawiający się cień za oknem, który zachowuje się dość dziwnie, jest już straszny. Więc czy to coś paranormalnego, czy da się to łatwo wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Ten krótki film pochodzi od użytkownika Adonis Montage. Podczas schodzenia do bunkru, mężczyźnie udaje się zarejestrować tajemniczą, cienistą postać, która bardzo szybko się porusza. Więc jak myślisz, prawdziwe nagranie czy fake? Od kilku dni na Twitterze, jak i innych mediach społecznościowych, krąży nagranie opublikowane przez użytkownika Jack Siliti i przedstawia niepokojący incydent, który miał miejsce 3 stycznia 2023 roku. Na pokładzie lotu HU-7603 linii lotniczych Hainan Airlines, zgodnie z oświadczeniem, pasażer klasy ekonomicznej wpadł w szał. W momencie, gdy samolot zaczął ruszać, podbiegł do przednich drzwi i próbował je otworzyć, powodując tym zamieszanie. Niestety samolot musiał być kołowany z powrotem do terminala i ostatecznie został odwołany. Współpasażer I opowiada o dziwacznej serii wydarzeń, które rozegrały się około 21, gdy samolot startował. Mężczyzna z tylniego miejsca nagle wyskoczył do przednich drzwi kabiny, histerycznie krzycząc: samolot się rozbije, nadchodzi śmierć. Wygląda na to, że próbował otworzyć drzwi, ale został powstrzymany. Szczególnie dziwne jest to, że mężczyzna twierdzi, że został uwięziony w pętli czasowej. Według materiału na Twitterze wykrzykuje, że przeżył już ten scenariusz 5 razy, z których każdy kończy się katastrofą samolotu i śmiercią wszystkich na pokładzie. Mimo alarmującego ostrzeżenia, wszyscy, którzy chcą żyć, natychmiast wysiadają z samolotu. Nigdy nie precyzuje natury zbliżającej się katastrofy. Biuro Bezpieczeństwa Lotniska wydało oświadczenie potwierdzając incydent i późniejsze zaangażowanie policji. 25-letni pasażer o imieniu H został zatrzymany do wyjaśnienia. Wstępne ustalenia wskazywały na nieprawidłowy stan psychiczny, który doprowadził do przeniesienia go do placówki w celu dalszych badań. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych nowych informacji na temat tego dziwnego incydentu. Użytkownik TikToka WinPix opublikował kolejne nagranie na swoim profilu. Po wcześniejszym uchwyceniu rzekomo paranormalnych zjawisk we własnym domu, został zaproszony do zbadania lokalnej restauracji w renowacji, która słynie z upiornych wydarzeń. W filmie WinPix eksploruje pozornie zwykły lokal. Oh, it's cold right here. Ale atmosfera robi się coraz bardziej przerażająca, gdy mężczyzna wchodzi na drugie piętro. Oh wow, it is really cold right here. What was that? Kamera rejestruje dziwny cień, czający się w rogu sąsiedniego pokoju. No. Wstrząśnięty mężczyzna wydaje się, że nie wie, co ma robić dalej. Jakby to spotkanie nie było wystarczająco straszne, w filmie kryje się jeszcze jeden mały, ale przerażający szczegół.
Na samym początku widzimy, jak mężczyzna przechodzi obok kuchni. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zobaczyć twarz małego dziecka, wyglądającego przez okno. Zarówno postać cienia, jak i upiorna twarz dziecka sprawiają, że nawiedzona reputacja restauracji zdaje się zyskiwać na wiarygodności. Pozostaje jednak pytanie, czy ta posiadłość jest naprawdę nawiedzona, czy też te dziwne obserwacje są tylko mistyfikacją. Użytkownik TikToka Diego Spidecrest, który nieraz gościł na tym kanale, niedawno opublikował nowe nagranie, które dość szybko stało się viralem. Film przedstawia Diego i jego żonę w miejscowym kościele, gdzie natrafili na mrożące krew w żyłach zjawisko. Początkowo jest to dość trudne do zobaczenia, ale jeśli przybliżymy i zwolnimy nagranie, możemy zobaczyć, że posąg sam mruga. Ikonografia religijna i zjawiska nadprzyrodzone mają długą i przeplatającą się historię. Doniesienia o statuach wykonujących ludzkie czynności nie są nowe i przez wieki budziły zarówno wiarę, jak i sceptycyzm. Na całym świecie zgłaszano przypadki płaczących lub krwawiących posągów, często wywołując intensywne debaty i dochodzenia. Być może jedna z najpopularniejszych dotyczy posągów Matki Boskiej, podobno płaczącej krwią. Te obserwacje zostały opisane w różnych częściach świata, często przyciągając powszechną uwagę, a nawet pielgrzymki. Zjawisko ożywających posągów religijnych, jak w przypadku filmu na TikToku, często wywołuje różne reakcje. Sceptycy dość często wskazują na ludzką manipulację lub przyczyny naturalne. Wierzący postrzegają je jako cuda lub boskie przesłania. Jak myślisz, czy rzeczywiście może to być boskie zjawisko? Sztuczka światła, a może po prostu zwykłe efekty specjalne? Daj znać w komentarzu. W historycznym momencie, który przyciągnął uwagę świata, 26 lipca 2023 roku, trzech świadków stanęło przed kongresem, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Świadkowie, w tym były pilot marynarki wojennej, emerytowany dowódca marynarki wojennej i były urzędnik społeczności wywiadowczej, zeznawali o tajemniczych obiektach napotykanych w powietrzu, częstych obserwacjach pilotów i rzekomym tajnym programie rządowym obejmujący odzyskane statki kosmiczne obcych. Były pilot marynarki wojennej i emerytowany dowódca marynarki wojennej, David Fravor, opowiedział o swoim spotkaniu z dziwnym obiektem, który unosił się tuż nad oceanem, tylko po to, by przyspieszyć i nagle zniknąć, gdy manewrował swoim odrzutowcem. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. There, the controller told us that these objects, had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. All four of us, because we were in F-18F, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. We continued down another 270 degrees, nose low, where the tic-tac, or we considered 270 degrees to where the, and we went nose low to where the tic-tac would have been. As we pulled nose onto the object within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Jednak najbardziej poruszające zeznania pochodziły od byłego oficera wywiadu wojskowego, Davida Grasha. Twierdzi on, że rząd USA spędził dziesięciolecia na tajnych operacjach odzyskiwania rozbitych tajemniczych pojazdów pochodzenia innego niż ludzkiego. Według niego rząd próbował nawet odtworzyć niektóre z tych nieziemskich technologii. Posłuchaj, jak David opisuje zespół odzyskujący nieludzkie substancje biologiczne. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics?
non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Kontynuując, opisuje swoje osobiste spotkania jako niepokojące. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here, because you don't, you know, they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. Pentagon odrzucił te twierdzenia, uzasadniając je jako bezpodstawne. Grasz twierdzi, że rząd USA dowiedział się o nieludzkiej inteligencji już w latach 30. XX wieku. Przyznał, że znał osoby posiadające bezpośrednią wiedzę na temat nieludzkich jednostek, ale nie mógł publicznie ujawnić ich nazwisk. Twierdził, że wiele informacji dotyczących inicjacji i autoryzacji rzekomego programu jest tajna. Przesłuchanie w kongresie przeprowadzone przez Podkomisję do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego wzbudziło dość duże zainteresowanie. Niektórzy wyrazili chęć spotkania się za zamkniętymi drzwiami z Graszem i innymi urzędnikami w zabezpieczonych obiektach, aby dowiedzieć się więcej. Grasz zgodził się dostarczyć listę osób do przyszłych przesłuchań, wskazując na złożoną sieć wiedzy w rządzie. Zeznania, choć są przełomowe, spotkały się z mieszanymi reakcjami. Sceptycy wskazywali na brak konkretnych dowodów, podczas gdy inni zwracali uwagę na ograniczenia narzucane przez informacje niejawne. Ujawnienie takich informacji mogłoby doprowadzić do surowych kar, w tym pozbawienia wolności, ograniczając to, co świadkowie mogliby faktycznie ujawnić. Pomimo niepewności, to przesłuchanie stanowi ważny punkt w dążeniu do wiedzy o nieznanym. Było to drugie przesłuchanie w kongresie w sprawie UFO, po ponad pół wieku bez przesłuchań. Gotowość świadka do postawienia swojej wiarygodności na szali, na tak publicznym forum, jest świadectwem ich przekonania. Object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. Zeznania wywołały ponowne zainteresowanie opinii publicznej i debatę dotyczącą życia pozaziemskiego. Jednakże do czasu odtajnienia odpowiednich dokumentów, opinia publiczna może tylko spekulować na temat życia pozaziemskiego. Rozwój wydarzeń w nadchodzących latach zadecyduje, czy te przesłuchania zostaną zapamiętane jako pierwsze kroki w kierunku przełomowego odkrycia, czy po prostu to kolejny rozdział w teoriach spiskowych o UFO. Publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. 4 sierpnia 2023 roku dwóch przyjaciół włamało się do kościoła, którego obawia się wiele osób, szczególnie sąsiedzi. Budynek został zamknięty z nieznanych powodów, ale niektórzy uważają, że mogło być to spowodowane tym, że wewnątrz kościoła działy się dziwne rzeczy. Jeden z księży został przeniesiony do innego kościoła po publicznym oświadczeniu, że nieprzewidziane okoliczności nie pozostawiły mu innego wyboru, jak tylko zamknięcie drzwi do budynku. Pewnej nocy dwóch przyjaciół decyduje się odwiedzić kościół. Jest zamknięty od 3 miesięcy i nikt wcześniej przed nimi tam nie był. Jednak nie wiedzieli, że to zły pomysł. The light's the everlasting light. It's in every church. It's always supposed to be on. It's cold. It's freezing, actually. Oh. Oh my God, it smells. Oh my God. I'm trying to step on him.
That was disgusting. What the f***? Let's go upstairs. Give me that. Close your face. Dude, you gotta be quiet. The f***. More than. Oh my god. These things are everywhere. Cold as hell. No, I hear something. I heard something. Get out. Oh, yeah, I heard something. I know you did too. Gdy obaj spoglądają na domek, drzwi nagle same się zamykają. W panice oboje uciekają. Nie mają pojęcia, w jaki sposób drzwi mogły się same zamknąć. Jednak jeszcze dziwniejsze są szepty, które słychać chwilę po wejściu do środka. Niektórzy z oglądających stwierdzili, że gdy dobrze się wsłuchacie w głosy, brzmią one trochę jak szepty dzieci lub modlących się ludzi. Oba incydenty są dość dziwne. Dodatkowo robaki leżące na ziemi. Stos martwych robaków rozciąga się po dywanie. Niestety niewiele wiadomo o tym miejscu lub o samym filmie, ale pozwolę ci wyciągnąć własne wnioski. Ten film przedstawia przygotowania zespołu do występu przed publicznością. Wygłaszają krótką przemowę na temat swojej muzyki. Total que nos formamos para concursar y al final de cuentas ganamos y ya desde entonces nos pusimos a tocar. Wygląda na to, że wydarzenie jest pożegnaniem zespołu, ponieważ będzie to ich ostatni występ. Początek nagrania wydaje się całkowicie normalny, ale kilka minut później dzieje się coś dziwnego. Cuando entraron en la universidad, pues ya se deshizo el grupo, pues se les mantuvieron un tiempo, pero más como después. Y ya, pues ahorita me llegaron con esto de que casi que la última tocada. We'll be right back.
Gdy zespół gra, nagle kogoś lub coś możemy zobaczyć wychylającego się zza telewizora. Nawet osoby z publiczności nie wiedzą, czym to coś było. Wcześniej tego tam nie widać i wygląda to tak, jakby to coś już tam było, zanim nagle pojawia się w kadrze. Jednak według widzów jest coś jeszcze w tej postaci, co jest przerażające. Jeśli uważnie przyjrzysz się, zauważysz, że to coś znajduje się w bardzo ciasnej przestrzeni między telewizorem a ścianą. Jeśli to była prawdziwa osoba, musiała być naprawdę chuda, ponieważ raczej nikt by się tam nie zmieścił. Do dnia dzisiejszego nikt nie ma pojęcia, czym to coś mogło być. Czerwca 2023 roku mężczyzna Pablo Dozdor przemierzał las ze swoim psem, gdy nagle w oddali zobaczył dziwnie wyglądający budynek. Postanowił się do niego udać. Gdy są już blisko, nagle zatrzymuje się. Pablo nie potrafi wyjaśnić tego incydentu, jednak nie może pozbyć się wrażenia, że w tym budynku mieszka coś złowrogiego. Jednak film z psem został nagrany kilka dni po tym, jak już był w tym miejscu. Bueno, encontramos una escalera. Vamos a ver si podemos acceder. Warto wspomnieć, że jego kamera nie miała żadnego problemu z nagrywaniem w innych miejscach, poza tym konkretnym obszarem. Chociaż może to być zbieg okoliczności, to podczas drugiej wizyty zaczął się zastanawiać, czy to miejsce jest przeklęte. Wow, pequeña espina. Cayera, co? Cayera. Ah, bueno. Tenemos una escalera. Definitivamente se nota que era. Bueno, muy baja la entrada. Wow. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Realmente me siento como bastante acelerado el pulso. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra. Eso. No. Bueno, me voy acá porque no me estoy empezando a sentir bien. Ten opuszczony budynek jest najwyraźniej kościołem. Nie tylko zaniepokoił Pablo, ale również jego psa. Ten początkowo wydaje się wahać przed wejściem do środka. Wcześniej widzieliśmy go spacerującego swobodnie, jednak teraz z jakiegoś powodu wnętrze tego kościoła go przeraża. Pablo twierdzi, że to miejsce jest nawiedzone. Teraz przenieśmy się o kilka dni do przodu, gdzie mężczyzna wraca w to miejsce w nocy. Jego pies jest wraz z nim, jednak tak jak wcześniej, z jakiegoś powodu nie chce wejść do środka. Poco nervioso, debería decirlo.
Vení, Draco, vení. Draco, por fin subió. Vení. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés estar acá? Vení. ¿Qué hay? Draco. Draco, vení. Czy to możliwe, że Draco wyczuwa coś złowrogiego? Albo coś innego sprawia, że zachowuje się w ten sposób? Ten krótki klip przedstawia rancho i właściciela, który ogląda kamery bezpieczeństwa, zamontowane na posesji. Mężczyzna mówi, że obudził się późno w nocy po tym, jak usłyszał głośny hałas dochodzący z jednej z zagród. Natychmiast pobiegł, aby zobaczyć, co spowodowało hałas i zobaczył, że zagroda dla zwierząt jest zniszczona. Zdezorientowany tym, co się stało, postanowił zobaczyć nagranie, które go przeraziło. Jego zwierzęta uciekają, jakby je coś przestraszyło. Postanowił cofnąć kawałek i to, co zobaczył, go przeraziło. Mała, cienista postać porusza się wewnątrz zagrody, powodując panikę u zwierząt. Co mogło spowodować taki strach u koni? Ostateczną ocenę, jak zawsze, pozostawiam tobie. Ten następny film został nagrany przez ochroniarza, który oglądał kamery bezpieczeństwa zamontowane w fabryce, kiedy zauważył coś bardzo dziwnego. Jeden z mężczyzn pracuje sam, jednak ewidentnie jest coś z nim nie tak. Ochroniarz przygląda się dokładniej i natychmiast zaczyna czuć niepokój. Następnie postanowił wezwać mężczyznę do siebie, aby pokazać mu to nagranie. Ten, tak samo jak ochroniarz, był przerażony tym incydentem. Ten film został nagrany podczas nocnej zmiany, gdy tylko jeden spawacz pracował. Według mężczyzny, kolejny pracownik, który miał urlop tego dnia, przyszedł go odwiedzić. Rozmawiali tylko przez chwilę, zanim ochroniarz wezwał mężczyznę, aby zobaczył nagranie. Spawacz przysięga, że widział drugiego pracownika w pełnym umundurowaniu, tak jakby był gotowy do pracy. Według niego nawet uścisnęli sobie ręce. Ale patrząc na nagranie, nikogo tam nie ma. Chociaż film sam w sobie jest dziwny, to ten incydent robi się jeszcze bardziej przerażający, gdy usłyszymy, co stało się z pracownikiem, który miał dzień wolny. Z samego ranka fabryka otrzymała wiadomość, że pracownik zmarł we własnym domu. Jego przyczyna śmierci pozostaje nieznana, jednak wiadomo, że zmarł tego samego dnia, w którym przyszedł do fabryki. Czy to możliwe, aby duch mężczyzny odwiedził swojego dobrego kolegę w pracy? Czy da się to w jakiś inny sposób wyjaśnić? Jest późno w nocy, kiedy dwójka pielęgniarzy w szpitalu dziecięcym spotyka coś dziwnego. Właśnie kończyli sprawdzanie swoich pacjentów, gdy jeden z pielęgniarzy wychodzi na korytarz i się na coś gapi. Za nim podąża druga osoba, aby sprawdzić, co się dzieje. Jednak to, co rejestrują chwilę później, jest przerażające. ¿Qué pasa? Bueno, salí de la pieza a las 4, incluso cuando salí tenía algo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero es la estática, boludo. Pero está lejos. Estática. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No.
¿Te ha prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. ¿Toma que no? Vamos para adentro, boludo. Fui la mierda, la no, concha de la hora. Ahí está. Asomate, pase boludo. Largo, boludo. ¿Ve? Ay, la puta que te parió! Na korytarzu możemy zobaczyć, jak mały balonik zbliża się do pielęgniarek. Cały czas leci prosto, gdy nagle postanawia skręcić do pokoju, w którym ukrywają się ludzie. Według pracowników najprawdopodobniej była to dusza dziecka, która chciała się z nimi bawić. Dodatkowo dzieją się tam dziwne rzeczy. Od pacjentów, którzy narzekali, że coś dotyka ich w stopy, do pielęgniarza, który twierdził, że ten sam balon podążał za nim. Ale jak w przypadku większości filmów, to ty jesteś sędzią. Czy rzeczywiście mógł być to duch? Czy da się to łatwo wyjaśnić? W Szkocji znajduje się miejsce znane jako posiadłość Clun Park, gdzie wiele osób, które tu były, uważają, że z tym miejscem jest coś nie tak. Znajduje się tam opuszczona szkoła położona w centrum miasta, a obok tego znajduje się pusty kościół w gotyckim stylu, w którym wyraźnie czuć czyjąś obecność. Miejsce to było kiedyś kwitnącą dzielnicą na początku lat 20. XX wieku. Kilka lat później ludzie masowo zaczęli opuszczać ten obszar. Niestety powód masowej ucieczki ludzi jest nieznany. Jednak teraz to miejsce nie nadaje się do zamieszkania. Wiele osób również wierzy w to, że ten obszar jest nawiedzony i dlatego ludzie postanowili wynieść się stąd. Słysząc o tym miejscu, dwójka przyjaciół postanowiła odwiedzić to osiedle w nocy z nadzieją, że wydarzy się coś przerażającego. Chociaż początkowo nie dzieje się nic strasznego, to jednak gdy wchodzę do jednego z opuszczonych mieszkań, dzieje się to. Hello? Isn't it? Hello? Yo! Hello? Yo, go upstairs, dude. Hello? Hello? There's someone down there, bro. How can you? I'm from Paris. Mężczyźni słyszą dziwne dźwięki dochodzące z dołu. Sprawdzają źródło dźwięku, które dochodzi z wnętrza pokoju. Jednak nie znajdują tam nikogo ani nic, co mogłoby to wyjaśnić. Jednak tuż przed wejściem do budynku, kamera nagrała coś, czego mężczyźni nie potrafią wyjaśnić. That one's open. Yo. Do you see movement then? No. Move the light. Yo. Yo. What's that? Yo. W jednym z okien ktoś lub coś jest za zasłoną, patrząc na dwójkę znajomych.
Następnie ta tajemnicza postać chowa się w momencie, gdy zostaje zauważona. Gdy tylko zerkniemy na nią bliżej, wygląda tak, jakby była wyciągnięta z horroru. Ma bladą twarz z szerokim uśmiechem i czarnymi oczami. Biorąc pod uwagę, że to miejsce od wielu lat jest opuszczone, pozostaje pytanie, kto lub co to było? Ten ostatni film pochodzi od Blancarelli, która twierdzi, że otrzymała to nagranie od brata. Następnie wysłała je do rodziny z nadzieją, że uda im się wyjaśnić, co zostało nagrane. Film rozpoczyna się od kilku osób śpiących w jednym łóżku, gdy nagle dzieje się to. Dziecko zostaje przez coś pociągnięte. Rodzina uważa, że była to jakaś złowroga obecność, która chciała skrzywdzić dziecko. Jak myślisz, czy to możliwe, że dziecko poruszyło się w taki sposób, czy raczej odpowiada za to paranormalna aktywność? Daj znać w komentarzu. Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Johannes2O. Twierdzi, że jego przyjaciel robił porządki w piwnicy, gdy nagle wydarzyło się coś dziwnego. Inżyn? Halo, ma? Halo? Nagle na korytarzu pojawia się przerażający starszy facet, który powoli idzie w kierunku nagrywającego. Przy okazji gwiżdże w dość straszny sposób. Następnie nagrywający zadaje kilka pytań, na przykład kim jest, ale ten nie odpowiada. Dodatkowo osoba za kamery zachowuje dość duży spokój, ponieważ większość ludzi by zapewne uciekło z paniką. Wyobraź sobie, drogi widzu, że to ty znajdujesz się w tej piwnicy i widzisz tego mężczyznę. Jak byś zareagował? Ten film również pochodzi z TikToka, a dokładniej od użytkownika Metaphysical Show. Nagranie rozpoczyna się od mężczyzny, który informuje nas, że posiada paranormalne nagranie, które opisuje jako najstraszniejszy film, który kiedykolwiek widział. Wszystko wydarzyło się w lesie obok miejsca, w którym mieszka i według niego jest to dowód na to, że na naszej planecie żyje coś, o czym nie mamy pojęcia. W oddali możemy zobaczyć przerażającą zjawę, która spaceruje po lesie. Ta po chwili znika z pola widzenia. Co o tym filmie myślisz? Czy rzeczywiście pokazuje jakąś dziwną zjawę lub aktywność paranormalną w środku dnia? Czy to wszystko to tylko kolejna mistyfikacja, którą da się w łatwy sposób wyjaśnić? Ten użytkownik zamieścił na swoim profilu nagranie, na którym eksploruje popularne miejsce turystyczne. Jednak w pewnym momencie jego uwagę przykuwa coś dziwnego. Thank you.
Nagle możemy zobaczyć dziwnego mężczyznę wychylającego się z jaskini. Przez chwilę patrzy przed siebie, gdy nagle postanawia zniknąć w odmętach jaskini, z której wyszedł. Pozostaje teraz pytanie, kim lub czym jest ta postać oraz co robi w tych jaskiniach. Niektórzy zaczęli spekulować, że być może jest to meksykański Sasquatch. Więc czy nagrał on mitycznego stwora, czy być może jest to bezdomny, który postanowił w tym miejscu zamieszkać? Swoją opinią jak zawsze podziel się w komentarzu pod filmem. Chrisa z kanału Urbex Hill raczej nie muszę wam przedstawiać, bo nie raz gościł na tym kanale. Tym razem postanowił udać się do opuszczonej dzielnicy. Początkowo przemierza puste ulice, a następnie postanawia zwiedzić domy. Wszystko wygląda jakby było żywcem wyciągnięte z horroru, jednak po kilku minutach zwiedzania udaje mu się zarejestrować coś dziwnego. Chris myśli, że być może to tylko zwierzę, ale czy na pewno? Nieco później podczas eksploracji jego statyczna kamera nagrywa coś dziwnego. Po około 30 minutach filmu, Chris postanawia udać się do piwnicy opuszczonego domu i nagrywa to. Sorry. I didn't know nobody lived there. Shit. Mężczyzna wybiega z tego domu, jednak nie jest to koniec jego przygody. Kolejna statyczna kamera rejestruje coś strasznego. Chociaż Chris jest znany z tego, że lubi odwiedzać samotnie nawiedzone miejsca, przypuszczam, że za szybko tutaj nie wróci. Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Paranormal Files. Udali się oni do północnej części stanu Nowy Jork, do jednego z najbardziej nawiedzonych więzień w Ameryce. Zostało ono zbudowane w 1869 roku i działało przez ponad 100 lat. Następnie przemieniono je w muzeum, aż ostatecznie zaczęło popadać w coraz większą ruinę. Po przybyciu na miejsce, mężczyźni przeprowadzają wywiady z lokalnymi mieszkańcami, a następnie wchodzą do budynku. Tam doświadczają dziwnych zjawisk, takie jak głosy, dźwięki kroków lub pukania. No way! So the ball drops and the music box starts going off, like someone's standing on it. Hello? Can you step to the side so that it stops playing music? Can you come over here and knock one of these balls off the door?
Yep, okay. Yep, walk to the other side. Knock one of those out. Oh! Holy shit! No! Dude, that no actually just worked. No that way! Actually just worked. No, I watched it come off the Yo! Door. That's crazy. What the f***? Oh, that's so I can't actually fathom that just worked. That's not something you can. Oh! Why do you keep knocking that one off? It's just that one, though. Can you do the next one? Do the green one. I swear to God. You did it a minute ago. Oh, what the f*** was that? No! Oh, no, 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 shut up! Shut up! What? How? How? But this ball hasn't moved the whole time. This ball hasn't moved the same two both times. And I'm setting them up the exact and, same and way. I said, can you do the green one again? Can you do the green one again and it knocks off? Can you do this orange one? Get this last ball. Dude, I swear to God, I actually got chills right yeah. now. Can this you do this last ball? All the noises stopped. You know what I find interesting too? The one cell that has fallen every single time is the only cell that's open out of three. Right. Huh. Oh! 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 Hey, no! Oh! Whoa! 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 Oh, and this one! Yo! What the f***? All three are going off. What? Can you step away so they stop? Step away from that last one. Did you all at the same time they stop. They all stopped. What just happened? They're all going again. What the f***? What the f*** is going on? All of them are going again. Step back so that stops, please. Gdy cała załoga była na korytarzu, między celami paranormalna aktywność dosłownie eksplodowała. Mężczyźni wyraźnie są podniecani tym, co się dzieje. Gdy prosili ducha, żeby coś zrobił, ten to robił, a nawet trzy rempody uruchomiły się w tym samym momencie. Następnie mężczyźni postanowili się rozdzielić i nagrali to. Okay, so there were a lot of voices in there, a lot, but there was something that sounded like rah, 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 which is very freaky. I'm gonna listen to that later because obviously the handcuff is cutting off circulation. In my arm. Did I just hear you moving around? I sent the DR-60 down there. If you'd like to, you can scratch me, you can attack me. I'm open bait, I'm a police officer right here. Just let me know what you want to do here. I heard you screaming a couple seconds ago. You know, I'll say it's weird. Feathers. Feathers. It's weird because that proximity meter hasn't gone off, which means that I don't think it's in the room anymore. Oh no! I don't want to break my camera. Thank you. Oh, thank you. Hold up. Come on, come on, come on. God damn it. Okay, I gotta get up. Okay. Nagle coś zaczęło ciągnąć krzesło po pokoju, w którym przebywał Colin. Chwilę potem słyszy upiorne kroki zbliżające się do niego. Te na tyle go przerażają, że ten w panice próbuje uciec z tego miejsca. Jak myślisz, czy rzeczywiście to więzienie jest najbardziej nawiedzone w Ameryce? Czy da się to wszystko w łatwy sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Naszą przygodę z paranormalnymi nagraniami rozpoczynamy od dobrze wam znanego użytkownika Diego Spitzkres. Nieraz przedstawiałem wam jego filmy na naszym kanale. Tym razem obejrzymy nagranie opublikowane 18 lipca 2023 roku. Ale pierw nieco kontekstu. Mężczyzna usłyszał dziwne dźwięki dochodzące z poddasza, więc w trosce o swoje bezpieczeństwo postanowił poprosić znajomego, aby ten nagrywał.
Jednak w momencie, gdy próbuje dostać się na górę, udaje mu się nagrać coś, co mrozi krew w żyłach. Adeli! Możemy zobaczyć jakąś dziwną postać, która się wychyla i zerka na mężczyzn, co oczywiście powoduje strach i w panice uciekają z tego miejsca. Do dnia dzisiejszego nikt nie jest do końca pewien, co ukrywało się na poddaszu, ale przyznajcie sami, że nie wygląda to jakby było człowiekiem. Oczywiście może to też być po prostu dobrze wykonana maska i zwykły fake. Kolejny film pochodzi od użytkownika TikToka, Stuck in a Fake Reality. Na nagraniu możemy zobaczyć nagrywającego przed drzwiami do jego pokoju. W tle słyszymy pukanie oraz kobiecy głos, który prosi, aby ją wpuścił do środka. Then what's your name then? Przesyłający twierdzi, że ten głos jest identyczny do głosu jego matki. Mimo to jest przekonany, że nie jest to jego mama. W momencie, gdy zbliża się do drzwi, możemy usłyszeć dziwny dźwięk dochodzący z drugiej strony. Wiele osób przez to twierdzi, że chłopak może mieć do czynienia z tak zwanym skinwalkerem. A ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. Ten film pochodzi z popularnego subreddita UFO. Jak możecie się domyślić, znajdziemy tam głównie filmy, jak i zdjęcia dziwnych obserwacji na niebie z każdego zakątka świata. Te konkretne nagranie zostało nakręcone w Ontario w Kanadzie, a następnie przesłane na Reddita. Mężczyzna był poza domem, gdy nagle jego uwagę przykuło coś dziwnego, poruszającego się po niebie. Natychmiast wyciągnął telefon i nagrał to. It's just hovering in place. What is that? Look at the lights all around it. Możemy zobaczyć, jak jakiś dziwny, jasny obiekt unosi się na niebie. Dodatkowo nawet na sekundę nie gaśnie, więc raczej możemy wykluczyć samolot pasażerski. Więc czy rzeczywiście jest to nagranie przedstawiające UFO, czy da się to łatwo wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Film, który zaraz obejrzycie, pochodzi z tak zwanej ciemnej strony YouTube'a. Materiał, o którym mowa, został nakręcony na zewnątrz. Niestety ciężko jest określić dokładne miejsce. Ale przedstawia kobietę na kolanach, podążającą w stronę nagrywających. Jednak jeśli jej się przyjrzysz, widać, że coś jest z nią nie tak. Kobieta wydaje się być strasznie zaniedbana i wygląda jak jakaś postać z horrorów. Zastanawia mnie tylko, dlaczego nikt z obecnych osób jej nie pomógł. A może przedstawia ten film wiedźmę? Niestety raczej odpowiedzi na to pytanie nigdy nie poznamy. Ostatnie nagranie na dziś pochodzi z dobrze wam znanego kanału Ghost Tech Paranormal Investigation. Mężczyźni postanowili udać się po raz kolejny do tak zwanego The Wheelhouse.
Byli tam już wcześniej i nagrali wiele ciekawych zjawisk, co przyczyniło się do ustalenia, że to miejsce jest nawiedzane przez kobietę, która zginęła podczas II wojny światowej. W momencie, gdy mężczyźni przybyli po raz kolejny na miejsce i rozstawili sprzęt, natychmiastowo rozpoczęli śledztwo. Sorry, Phil, I thought I heard someone say something. So, first of all, can I ask if Arthur Liberty is here? Arthur, are you here? If you are, can you make some sort of noise? So we can hear it, please. Who was the lady that spoke to us last time? The lady that wanders here that leaves the smell of a fragrance, a perfume. What was that, Phil? I heard knocking. Did you hear knocking? I don't know. Na samym początku mężczyźni zostają powitani kilkoma głośnymi puknięciami. Jednak to dopiero początek ich przygody. The lady who has spoken to us. Yeah, I'm assuming you were around then because you did ask about the war. What was your role? What did you do? How did you help? Help. What was that, Jeff? Jesus. Hold on a sec, Phil. Where did that come from? What was it? A woman's voice? A woman's voice, something to do with, factory outside. That's part of what I heard. It made me jump. Tym razem mężczyźni rejestrują jedno z lepszych EVP. Po reakcji Jeffa możemy się domyślić, że ten głos dobiegał zza jego pleców. Jednak po nagraniu tak dobrego EVP kontynuują dochodzenie. Jedna z kamer statycznych nagrała coś tajemniczego. W pewnym momencie kamera rejestruje cień przechodzący przed nią. Jak myślisz, czy mogła być to jakaś zjawa, która przeszła tuż przed obiektywem? Czy da się to w łatwy sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.